wiem jak to jest być jednym z tych najgorszych. Sam to żyłem, by opinię se pogorszyć. Po kilku latach jednak zrozumiałem, że nie mogę cały czas żyć na przypale. Może teraz nie miałbym o czym pisać. Jeszcze dużo sytuacji, które chcę opisać. Wiele spraw dało mi do myślenia. Wiem jak to jest, gdy na gorsze się zmienia. Uwierz mi, że nie miałem lekko. Zostawiam to za sobą, to już przeszłość. Choć cały czas nie jest usłane różami. Ciągłe problemy w głowie jak dynamit. Tylko czekać, aż nastąpi eksplozja. Bardzo często towarzyszy mi animozja. Wiem, że czasem jest przejebane. Wiem też, że trzeba iść dalej. Życie nie opiera się na przypale. Pilnuj się, bo można oszaleć. Wiem jak to jest, gdy ktoś bliski zdradzi. Wiem jak trudno potem mu wybaczyć. Wiem, bo sam nie jestem święty. Nie jestem lekarzem, nie wypiszę ci recepty. Ciągle wokół mnie fałszywe osoby. Niektórym do szczerości ciężko jest się zdobyć. Ale to już nie mój zasrany problem. Nikt nie będzie mówił mi, co jest dla mnie dobre. Myślę logicznie, sam potrafię wybrać. Póki nie zawiśnie na łóżek ten sydra. Czy jest dobrze czy źle, to powoli leci. To właśnie hip-hop, on mnie oświecił. Z reguły mam dupy, jak ktoś mi złorzeczy. Za przyjaciół jestem w stanie poręczyć. Choć nie jeden potrafi boleśnie okaleczyć. Najpierw pierdoli prosto w oczy przeczy. Wiem, że czasem jest przejebane. Wiem też, że trzeba iść dalej. Życie nie opiera się na przypale. Pilnuj się, bo można oszaleć. Wiem jak to jest, gdy ktoś bliski zdradzi. Wiem jak trudno